10 lat i chodzę do polskiej szkoły Zbigniewa Herberta w Kopiej. Chciałabym wam powiedzieć, dlaczego warto jest uczyć się języka polskiego. Ja uczę się języka polskiego od 5 lat i dzięki temu mogę czytać i pisać po polsku. Warto jest umieć język polski, bo dzięki memu mogę rozmawiać z kuzynami w Polsce. Ja bardzo lubię jeździć na wakacje do Polski, bo tam poznaję różne, ale też kulturę, historię, tradycje Polski. Tak bardzo lubię spędzać wakacje w Polsce, że gdy miałam 8 lat wraz z siostrą, sami pojechaliśmy do Polski. Mogłem prosić siostrę, żeby ugotowała mi rosół albo żurek, który tak bardzo lubię. Będąc w Polsce, zachorowałem i ciocia zabrała mnie do lekarza. I tu, właśnie dzięki temu, że znam język polski, mogłem powiedzieć, co mi boli i jakie mam lekarstwa z sobą. Dzięki temu, że chodzę do polskiej szkoły, to uczę się różnych ciekawych historii o Polsce. Na przykład opowieść o Syrence Warszawskiej oraz Muku Wawelskim. Albo opowiadanie z czasów II wojny światowej. I jak zwiedzaliśmy Warszawę albo Kraków, to ja już znałem legendy od polskiej szkoły. Stoję właśnie przed domem, gdzie zawsze wiszą dwie flagi, polską i amerykańską, bo tu mieszkamy. A druga flaga to jest polska, bo w serce czujemy się Polakami. Jestem z tego dumny. Chociaż nie zawsze lubię chodzić do polskiej szkoły, to teraz wiem, że dzięki temu mam wiele możliwości poznawiać nowych polskich kolegów. Zachęcam was do uczenia języka polskiego, bo jak sami widzicie, dobrze jest znać języka naszych przodków. Cześć i pozdrawiam was z Nowego Jorku.